Boże przesłanie dla Ciebie na dziś. Ta wiadomość jest dla Ciebie bardzo ważna, mój synu. Moje ukochane dziecko, w pewnym momencie swojego życia, być może czułeś, że życie jest wobec Ciebie niesprawiedliwe, że zostałeś stworzony tylko po to, by stawić czoła zmaganiom, samotności i depresji. Ale synu, nie trać wiary. Jesteś silny. Bo nasz wszechmogący Ojciec mówi do Ciebie każdego dnia, czy to, poprzez znaki, przesłania i inspiracje, które możesz odczuć w codziennym życiu. Bóg mówi, że Twoja historia jeszcze się nie skończyła i nie skończy się tak, jak jest. Bóg tak mówi, Twoja historia będzie o wiele lepsza, niż możesz sobie wyobrazić. Jesteś w stanie i chcesz zrobić dla nas o wiele więcej, niż moglibyśmy prosić lub myśleć. Nie jest obojętny na Twoją sytuację. Bóg wie o wszystkim, co się z Tobą dzieje i o wszystkim, co dzieje się w Twoim sercu, i chce, abyś Mu całkowicie zaufał. Bóg, nasz Ojciec, mówi do Ciebie, mój synu, przestań wszystkie Twoje zmartwienia i niepokoje na bok. Biblia mówi, aby ufać Panu całym sercem i nie polegać na własnym zrozumieniu. Jeśli chcesz przezwyciężyć wyzwania w swoim życiu, musisz być cierpliwy i modlić się do Boga, aż coś się wydarzy. Módlcie się, dopóki nie otrzymacie zmiany, dopóki wasze przeznaczenie nie będzie jasne, a wasze marzenia się nie spełnią. Pamiętaj, moje dziecko, że Bóg od początku stworzył Cię dla boskiego celu. Tak jak Jezus przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Bożą, zapisaną i zaplanowaną przez Boga, tak i Ty możesz odkryć swoje przeznaczenie, rozważając słowa naszego Ojca, Boga. Bóg obiecał nam, że jest Bogiem sprawiedliwym i spłaci dokładnie należne nam odszkodowanie. On rozliczy rachunki swojego ludu. Oznacza to, że możesz Mu zaufać, że naprawi wszystko, wprowadzi sprawiedliwość i odnowienie w Twoim życiu. Kiedy Bóg obiecuje Ci tak cudowną obietnicę, dlaczego wciąż myślisz, że w Twoim przeznaczeniu jest tylko depresja i samotność? Pan nigdy nie przestaje działać i bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujesz, On ma cel i powód? Uwierz mojemu synowi w swoje cele i ufaj, że wszystko razem działa dla Twojego przeznaczenia. Bóg czyni wszystko doskonale we właściwym czasie, więc czekaj, mój synu, i wierz, że nadchodzi Twój czas, by zabłysnąć i wygrać. Ufajcie naszemu Bogu, bo szybko przyjdzie, aby uwolnić Cię od wszystkich problemów. Niech Bóg go błogosławi i strzeże. Niech sprawi, że Twoja twarz znów zabłyśnie radością. Niech będzie dla Ciebie miłosierny i niech wyleje nieskończone błogosławieństwa na Twoje życie i Twoją rodzinę oraz obdarzy Cię pokojem, którego tak bardzo potrzebujesz. W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli widzisz tę wiadomość i wierzysz w Słowo Boże dla swojego życia dzisiaj, jutro i zawsze, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka i zostaw swoje amen w komentarzach. Pięknego dnia i niech Bóg Wam błogosławi.